mikrofonu jeszcze nie mówiłem. Witam serdecznie. No jakby się wszyscy zmieścili, chyba mamy nadkomplet niektórych was. No dobrze, przeżyjemy. Mamy 45 minut plus zobaczymy. Proszę Państwa, witam serdecznie pana Tomasza Jalońskiego. Wrzuciłem w Google. Urodzony 12 grudnia 1955 roku, nie kobieta, więc się nie obrazi. Proszę Państwa, pan Tomasz pierwszy 7 lat spędził do pierwszej klasy, czyli tak między 7 a 8 rokiem życia tutaj w Piotrkowie. Właśnie przed chwilą wspominaliśmy, gdzie było kino Hutnik. No tak z ciekawości, może wiecie. Niekoniecznie. Proszę Państwa, przez lata pan Tomasz Jalański był dziennikarzem przeglądu sportowego. Tak, jeżeli dobrze wyczytałem tam. Ostatnio Państwo razem z panem Krzysztofem Brzykowskim często, może nie widzicie, ale słyszycie przede wszystkim w Eurosporcie zimą, tak ciach, ciach i już polskie wiatroniski biegną. No w tym roku to tak troszeczkę słabiej, ale... Ale dobry sezon jest. Tak jest, przed nami. No i oczywiście, proszę Państwa, wspaniałe sukcesy polskiego kolarstwa, a to przede wszystkim, myślę, że mogę powiedzieć, że główna dyscyplina, jeśli chodzi o zainteresowania. No, tegoroczne sukcesy Rafała Majki i Michała. Przynajmniej powiedział Michała Kwiatkowskiego. Oczywiście z przepięknymi komentarzami. To jeszcze raz ja serdecznie witam, naprawdę cieszę się. I jedna rzecz, oklaski dla Adama, bo to jest główny inicjator tego spotkania. W tym roku do klas pierwszych. Proszę Państwa, członkiem samorządu szkolnego jest każdy uczeń. Więc jeżeli są te inicjatywy, to razem naprawdę można świetnie współpracować i to jest ten przykład. Adamie, ja już Tobie oddaję tenże mikrofon. Może poprosimy naszego gościa, żeby się przedstawił. Już bym przedstawiony. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Czuję się tutaj, przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że pierwszy raz jestem w tej auli, ale czuję się nostalgicznie, bo mój ojciec skończył to liceum w 1949 roku, czyli zaraz po wojnie. Ja już niestety wyemigrowałem do Warszawy. Dziadek mój zbudował dom w latach 30. na ulicy Pasa Szurgowskiego. Za moich czasów to się nazywało Krajowej Rady Narodowej, ale tam vis-a-vis Pałacu Ludowskiego. Tam jest teraz wyrób trumien. To mój dziadek w 1934 zbudował, zmarł w 1939. Babcia tam mieszkała do lat 70., a później już ją ściągnęliśmy do Warszawy. Ja się urodziłem w Piotrkowie Trybunalskim na ulicy Wojska Polskiego w szpitalu. I przez 7 lat tutaj głównie u babci mieszkałem, bo rodzice byli już w Warszawie, ale ponieważ wtedy na mieszkania się czekała, później, co ciekawe, mieszkania się dostawało, choć trzeba było im za nie zapłacić, ale tak się mówiło, że ktoś dostał mieszkanie, tak jakby to było za darmo. Więc w 60. bodajże drugim albo trzecim roku już wyemigrowałem do Warszawy, ale Piotrków zawsze mi się bardzo z racji urodzenia kojarzył bardzo sympatycznie i zawsze sentymentem, tak jak tutaj z dyrekcją już rozmawiałem, śledziłem czy patrzyłem na wyniki sportowe drużyn wywodzących się z Piotrkowa, czyli Concordia, Piotrkowie, ale teraz słyszę, że tak troszkę marnie, jeśli chodzi o te osiągnięcia, choć pamiętam, że chyba kiedyś Concordia była w drugiej lidze, ale to chyba jakiś jeden sezon albo dwa szybko spadli. No, słówko jeszcze o mojej karierze dziennikarskiej. Skończyłem Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek turystyka i rekreacja, taki bardzo rekreacyjny, czyli nie jestem żadnym trenerem, to takie były dosyć luźne studia. Później pracowałem jeszcze dziennikarstwo w Warszawie, a później pracowałem w przeglądzie sportowym i tam właśnie zacząłem się już zajmować kolarstwem. A kiedy powstała stacja Eurosport, w wersji polskiej, to początkowo dzieląc obydwa te miejsca pracy jakoś funkcjonowałem, a później było już tak dużo kolarstwa w Eurosporcie, że teraz już jestem tylko związany z tą stacją. No i to chyba tyle w skrócie.
Dziękujemy. Dziękuję. Nie, to siądźcie. Nie, proszę. Wszystko jest przygotowane. Przede wszystkim praca komentatora sportowego, czyli relacjonowanie takich wydarzeń jak największe wyścigi kolarskie lub zawody najwyższej rangi, to zawsze wiele emocji. Osoba, która relacjonuje nam te wydarzenia, przenosi te emocje na nas, czyli na widzów. I chcieliśmy tutaj dla tych, którzy nie mieli przyjemności usłyszenia komentarzy pana Jaleńskiego i Wyszkowskiego, przygotowaliśmy kilka takich filmików, gdzie... Tutaj pierwszy zwycięstwo dla Rafała Majki. Chamy! 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 Nauczyli mnie taką zasadę, nigdy nie czytaj swoich artykułów napisanych w gazecie i nigdy nie słuchaj tego, co już się raz powiedziało, bo człowiek później chce poprawić, a już tego nie można zrobić. Co nie jest dla was radą, bo jak coś napiszecie, jakieś wypracowanie, to lepiej przeczytać kilka razy na razie. Super komentarz. Nie no, dla Rafała Majki. Pierwsze polskie zwycięstwo na Tour de France do 93 roku. Miał pan zaszczyt to komentować, przepiękny komentarz, ale też wielkie emocje, jak widzieliśmy. Powstało to już słynne pchamy już, tak? To już kultowe, no. Mam coś powiedzieć. Znaczy, moi mili, to wszystko wygląda tak, że tego się nie da. No niech leci. Tego nie można zaplanować, bo nie jest tak, że my sobie wypisujemy jakiś scenariusz, to się wszystko dzieje spontanicznie. My siedzimy, nie wiem, czy macie ten film, w takim niedużym studiu, dosyć klaustrofobicznym. Ale rzecz jasna, człowiek reaguje bardzo spontanicznie, ale myślę, że ktoś, kto jest wciągnięty w jakąś dyscyplinę sportową, jak siedzi w domu i ogląda, to też tak reaguje, no, że nie da się spokojnie wysiedzieć bez jakichś emocji i tak na zimno to wszystko komentować. Więc my tam oczywiście stawaliśmy, tam wchodziliśmy w ten telewizor i tak dalej, bo rzeczywiście te sukcesy, które można było powiedzieć kilkanaście lat, na to czekaliśmy, może jeszcze o historii porozmawiamy, były w tym sezonie niesamowite. Teraz słyszymy pana Krzysztofa Wójtowskiego. Królewskie, polskie, Rafał Majka, Zegartowicy, Małopolska, Wielkopolska, Gabriela za Polska. Jeszcze miała być młodzież wszechpolska. No ale nie, to Gabriela za Polską. Magda, Polska, król kur, bo ten poszuk. Tak jest. Rafał. Tak teoretycznie to każdy komentator telewizyjny czeka na takie historie, bo to jest zupełnie inny rodzaj komentarza. No my niestety, w Eurosporcie jest taka zasada, że bardzo dużo jest pokazywanych rozmaitych imprez, często bez udziału Polaków. No i takie wyciągnięcie wielkich emocji tylko związanych z występem zagranicznych zawodników jest raczej trudne i każdy chyba z komentatorów marzy o komentowaniu właśnie czegoś takiego, gdzie polski kolarz, gdzie zupełnie inaczej serce bije, gdzie są zupełnie inne emocje, występuje w roli głównej. Jak będziecie mieć dzieci, które coś będą też tam osiągać, to jest mniej więcej to samo zupełnie. Wtedy są inne emocje, nawet wzruszenie, łzy napływają do oczu, głos się łamie, ale to naprawdę jest wszystko naturalne i nie jest w żaden sposób przygotowane. Mam pytanie, bo na jednym z etapów ustaliście panowie regulamin tego pchamy. No i tam w końcu padło, że panowie nie mogli dojść do porozumienia i wyszło, że no to już nie będzie, pchamy, anulujemy to. Czy usłyszymy pchamy jeszcze? Może podczas... Nie, no to... Z Krzysztofem Wyrzekowskim mamy taki styl komentowania, taki powiedzmy dosyć żartobliwy.
coś, co można nazwać takim przekomarzaniem się, bo jednak te transmisje z wyścigów kolarskich są nieraz kilkugodzinne i ci, którzy oglądają, którzy się na tym znają, to nie będę ich wmawiał, że to są super emocje, takie jak powiedzmy w piłce nożnej, gdzie emocje występują tak interwałowo, czyli coś się dzieje, jakaś akcja, później troszkę nudy, znowu jakaś akcja. W kolarstwie to jest budowane tak do góry, czyli są okresy, gdzie jest już jakaś ucieczka i tylko jedynym elementem emocjonalnym jest różnica, jaką ta grupa ma nad peletonem. No i wówczas wszystko spoczywa na barkach, czy raczej na głosach komentatorów, no żeby ludzi w jakiś sposób zatrzymać przed telewizorem, no bo takie jest nasze zadanie. W związku z tym my weszliśmy w taką konwencję już kilkanaście lat temu, taką dosyć żartobliwą, przekomarzania się. Nieraz sobie nawet budowaliśmy tak troszeczkę sztucznie taką atmosferę, że mamy co do jakiegoś tematu przeciwstawne zdania, bo wtedy łatwiej jest dyskutować, w pewnym sensie tak kłócić się, niż jeden potwierdza to, co mówi drugi. Więc te pchamy, no to są takie oczywiście żartobliwe historie, ale no, czy to będzie, czy nie będzie. To samo było z tym, co tu było wspomniane przez pana dyrektora Raksiach-Ciach, bo to też wyniknęło spontanicznie, a później zrobiliśmy taki pseudo-regulamin, że to tylko przy wielkich sukcesach polskich biatlonistów, kiedy strzelają bezbłędnie, ale później Krzysztof też żartował, że tylko to on może mówić, bo on to wymyślił, ja tego nie mogę mówić, ale ja oczywiście mówię, wspominając o Krzysztofie, więc to są wszystko takie troszeczkę zabawy słowne i broń Boże, żadnych regulaminów nie ma, tak jak zeszyt A4 Krzysztofa Wyżogowskiego, to wam mogę zdradzić, w zasadzie nie istnieje, a często tak wspominamy, że to ma zanotowane w zeszycie A4. O, ma tam jakiś zeszyt, ale to nie jest A4. Zagadka rozwiązana. A teraz ciekawsza dyscyplina, być może dla niektórych, czyli biathlon, a te emocje non-stop są. Teraz czego w Piotrkowie jest tak biathlon popularny? Raczej kolarstwo powinno być. Zmiarłem pana komentarzy. Aha. Igrzysko olimpijskie 2006 rok, srebrny medal Tomasza Sikory z pana komentarza. Dwa, trzy, świetnie, cztery, jeszcze jeden, świetnie, jeszcze jeden, świetnie, ciach, brawo Tomasz Sikora, no 5-5, wspaniałe pierwsze strzelanie, mówiliśmy, że to będzie ważne, ale trzeba zobaczyć, jak strzelali inni, bo przecież tych, którzy strzelali bezbłędnie, było przynajmniej 10. Czemu przerzuca? Tomasz Sikora. Zabrakło możliwości bycia na takim wysokim C.
no już się wykrzyczeliśmy i tak dalej, a tam oni jeszcze do tej mety biegną. I wtedy Krzysiek to mistrzostwo świata. Proszę Państwa, Państwo siedzą w domu, nie denerwujcie się, tu pada śnieg, tam świeci słońce. Czyli zszedł na minutkę na taki bardzo spokojny komentarz i odzyskaliśmy wtedy siły i znów mogliśmy o tak krzyczeć jak teraz. Tutaj jeszcze taka też tajemnica, którą Wam mogę zdradzić, że na Igrzyskach Olimpijskich akurat wtedy w Turynie, czy raczej w San Sicario byliśmy na miejscu, a wszystkie relacje z wyścigów kolarskich, czy większość growy wyścigów komentujemy ze studia, więc to też jest zupełnie inaczej, no bo nie chłonie się tej atmosfery, która jest, kiedy człowiek jest na zawodach, choć też to komentuje do takiego telewizora. No i teraz chwila o tej pani. Krystyna Guzik, tak, pałka. Pierwsza polska medalistka Mistrzostwa Świata w biatlonie. Srebrny medal w zeszłym roku w Nowym Mieście na Morawach. Mamy też fragment nagrania. I teraz jak wystrzela wszystko bez pudła, a jak medal? Jak wystrzela wszystko, to medal jest. No to już nie mówmy, proszę Państwa, bo teraz już nie pierwszy można... w historii. No ale poczekaj, już nie mógł pierwszy w historii, ona się tak denerwuje, tak krzyczy, ale w ogóle jest. Łatwo się denerwuje, jak ma tutaj takie straszne przed sobą wyzwanie. Nic nie mówimy. Turyn z Kuźma Maradzian. Nic nie mówimy. Jeli jak byłyśmy blisko, no i teraz ta jeden strzał znów, zobacz co się dzieje. I ta Berger znów wystrzela to na czysto. Może Krysia specjalnie zwolniła, żeby ją zaatakować na ostatnich metrach, ale już tego nie wiemy, proszę Państwa. Biegła czwarta, przez wiele metrów biegła na czwartej pozycji, a teraz jakby ją troszkę podcięło, bo przecież tak świetnie rozpoczęła to ostatnie strzelanie, prowadziła i do ostatniego naboju. Gdyby nie ten ostatni nabój, to wybiegłaby jako pierwsza. Jest, proszę Państwa. Ale teraz atakuje nie to Pitkuruszna. Niestety to jest. To jest też taki właśnie fragment, kiedy my nie widzieliśmy, kiedy dwie zawodniczki, które biegły przed Polką, wywróciły się. To dopiero się dowiedzieliśmy później. No bo my widzimy to samo, co i Państwo, co i telewidzowie. Więc taka była chwila konsternacji, no bo była czwarta, a nagle się pojawiła druga. Później się okazało, że Ukrainka i Rosjanka, Pitkuruszna i Zajcewa wywróciły się na tym fragmencie trasy, którego kamera nie obejmowała. Później Zajcewa, a więc chyba już będzie medal. Chociaż ta Zajcewa jeszcze nie słabnie. Ładnie Zajcewa. No dobrze, ale znów słabnie ta flatla, która trzy razy słabła, a później... No i osłabła, no co ona? Jest, druga Krystyna Pałka. Będzie medal, proszę Pani. Kruszna. Chłopa. Tam się oglądał na Pitkalena. Widzimy to Robert Nerona, wygrała, Pałka. Proszę Państwa, brawo, zabrakło nam już Tomka Sikory, jest Krystyna Pałka, srebrny medal, brawo Krysiu, brawo. I Pitkuruszna trzecia, Zajcewa czwarta, to ona została z tej trójki bez medalu. To ledwo stoi na nogach, Krystyna Pałka, największy sukces. No, w sporcie tak jest, że zawsze grono kandydatów, no oprócz takich dyscyplin już bardzo wymiernych, no bo na przykład zakłada, że ktoś wygra z Usainem Boltem na 100 metrów, no to raczej ciężko jest przewidywać. Natomiast akurat mam przyjemność komentować takie dyscypliny, gdzie pewna doza rozmaitych zdarzeń podczas rywalizacji jest możliwa i obydwie konkurencje i kolarstwo i biathlon są loteryjne. Więc no, zawsze można zakładać udział Polaków w walce o najwyższe trofea, ale zawsze też powtarzam to, że w sporcie, przy takiej właśnie równej rywalizacji i zwłaszcza w tych dyscyplinach, tak jak je nazwałem, loteryjnych,
potrzebna jest doza szczęścia i tutaj oczywiście teraz jak to oglądamy, to pamiętamy, że te dwie zawodniczki się wywróciły, a gdyby się nie wywróciły, no to kto wie, czy by nie skończyło się na czwartym miejscu. Podobnie było z Rafałem Majką na Tour de France, kiedy splot szczęśliwych dla niego okoliczności, a nieszczęśliwych na przykład dla Contadora pozwolił mu walczyć o zwycięstwa etapowe, bo gdyby Contador nie uległ wcześniej kontuzji, no to by pewnie Rafał nie mógł walczyć o te zwycięstwa etapowe, więc tutaj jest ten taki ułamek szczęścia, który sprzyja w odnoszeniu większych sukcesów. To jest zresztą bardzo trudna rola, bo nie wszyscy lubią takie, jak to ostatnio się nazywa, dmuchanie balonika, bo jeżeli się wcześniej mówi, czy na początku relacji, że nasi będą walczyć o medal, a później okazuje się, że tego medalu nie zdobyli, no to ludzie nastawieni malkontenci czy pesymiści mówią, no tak, no, mówili, że będzie medal, a jest czwarte miejsce. Więc trzeba to jednak unikać i w jakiś sposób dozować, bo przy tego typu komentarze zawsze jest trudna rola, bo nigdy nie dogodzi się wszystkim. Jeżeli transmisję ogląda powiedzmy od kilkuset, no tak do miliona w Eurosporcie, tam jakieś rekordowe transmisje są oglądane, no to trudno wyobrazić sobie, że wszyscy będą zadowoleni ze sposobu komentarza, czy ze sposobu podawania emocji, więc zawsze trzeba w pewien sposób to wszystko wypośrodkować, bo jak się gdzieś jest w środku, no to powiedzmy większą grupę, jest mniej szansa, że większą grupę się zadowoli, no bo jednak jest to praca ocenna, czyli my cały czas jesteśmy na cenzurowanym. Mamy również filmik z sensacyjnego medalu Moniki Hojnierz również. Pana komentarz. W stronie Ślubu do kamery, a przed... Może Hojnierz znowu rozpoczyna dobrze. Ma spory zapas. O, jedno pudło. Co robi Niemka? Teraz drugie pudło musi się bronić, dobra trzeba. No jedno pudło jeszcze nie przesądza sprawy, ale jeśli by Kessner teraz strzelała celnie, nie ma. Też będzie pudło. No więc rosną szanse tych, które są z tyłu. Tory Berger i naszych dwóch reprezentantek, które widzimy. Dwa pudła Kessner. Trzy pudła Kessner. Kessner odpada z walki o medale Berger i dwie Polki, a więc otworzyło się miejsce na jakiś tam medalik. Może będzie, może Pałka, może Hojnisz, Berger, Semerenko, cała czwórka. A tu do Mraczewa już ucieknie. Ona chyba zdobędzie złoto. Berger dobrze, Pałka dobrze, Hojnisz dobrze. Krysia spudłowała Berger. Berger wybiegnie po srebrny medal. I teraz Hojnisz, trzecie miejsce, a one reszta buduje. Semerenko, Pidruszna jeszcze nie zaczęła. Gerekowa, Zajcewa, Hojnisz, Gnajta, Monika, potem brązowy medal, który zupełnie nieoczekiwanie otworzył jej się na tym ostatnim znakomitym strzelaniu. Krystyna Pałka na karnej rundzie strzela Weronika Nowakowska. Na razie dwa trafione, stara się wolno. Weronika Zajcewa skończyła. No niestety pudło Weroniki. Teraz potwierdza to, że jest dobrze usposobiona w tych próbach trudnej. To fajnie można przesłuchać, niestety w oryginale nie. No i jeszcze zapisało się w domu. Sara Berger nastawiony 33 sekundy. Arca Berger, brązowy medal, wielki sukces, młoda zawodniczka, notaria dobra trzeba, też się cieszy. Wydawało się, że te mistrzostwa będą dla niej nieudane, a tu fantastyczny wynik. To, że Berger nie udało się zdobyć złotego medalu, ale ma srebrny. Nie wywiezie z tych mistrzostw 6 medali, nikt jeszcze w historii 6 medali nie zdobył w igrzyskach. 4 złote, 2 srebrne, Todorowek, znakomity Tory Berger. A teraz Monika Hojnisz. No i brawo, proszę Państwa, te dwie wielkie gwiazdy, do Mraczewa. Widzicie tutaj w biatlonie jednak te emocje są troszeczkę mniejsze, bo było one jednak związane z faktem, że tutaj te nasze dziewczyny w jakiś sposób liczyły się w rywalizacji o medale, a w przypadku Rafała Majki i kolarstwa
czy zwycięstwami Kwiatkowskiego, no ale to już nie nasza robota. To jednak te sukcesy były dużo mniej, znaczy dużo większym zaskoczeniem, takim emocjonalnym. W związku z tym poziom emocji też był zupełnie inny. Pana ulubiona biatlonistka? Znaczy, jest taka zasada, że nie powinno się publicznie mówić o swoich sympatiach i antypatiach. Oczywiście każdy z nas ma, jeśli chodzi nawet o kraje, poszczególne zawodniczki, także Polki, ale no to by było już jakieś wartościowanie przed komentarzem, a podstawowa rola komentatora, no to starać się, bo to jest bardzo trudne, ale starać się być obiektywnym, więc nie chciałbym mówić. Mogę powiedzieć tak, że lubię te zawodniczki, które wygrywają. A co czuje człowiek, którego słucha paręset tysięcy ludzi i komentuje tak ważne wydarzenia, na przykład dla Polski? Znaczy z tego trzeba się ewidentnie wyłączyć, jeżeli w pewien sposób też nauczyć. No, na przykład Państwo tutaj siedzicie w tej pięknej auli, w której, tak jak mówię, nigdy nie byłem i nie spodziewałem się, że będzie Was aż tak dużo i że ta aula jest taka ładna i duża, więc no, jest to pewnego rodzaju stres, ale przez no, sam fakt, że już kilkanaście lat się tym zajmuję, to ten stres jest taki minimalny, a później przechodzi. Jeżeli komentujemy, to staramy się tylko mówić do siebie i do telewizora, który mamy przed sobą, a broń Boże, nie można sobie wyobrażać, kto nas i ile osób nas słucha. To jest jakaś taka, no w tym przypadku naturalna ściana, natomiast no, taka zasada na przykład dla aktorów czy dla osób występujących publicznie, to jest też nie zwracać uwagi na poszczególne twarze w sali, czyli albo patrzeć ponad wszystkimi, albo na przykład wybrać sobie jedną osobę i tak starać się mówić jakby tylko do tej jednej osoby. Bo jak człowiek zaczyna gdzieś tam oglądać, ktoś tam ziewa, ktoś się drapie, ktoś przysypia, no to wszystko bardzo niekorzystnie wpływa na przekaz, więc staramy się. I to jest taka zasada w ogóle wyłączyć taki sposób myślenia, ile osób nas słucha i gdzie te osoby siedzą. Tu jest telewizor, bo my też komentujemy do takiego niedużego telewizora i mamy taki sam obraz, jak i Państwo w domu, a nieraz nawet gorszy, bo ten obraz techniczny tak zwany, który otrzymujemy, nie jest obrazem HD, czyli ktoś, kto ma w domu fajny, duży telewizor z tymi wszystkimi nowoczesnymi bajerami, ma dużo, dużo lepszy obraz niż my w studiu. Stąd czasami wynikają no, pewnego rodzaju kłopoty, bo na przykład jak jest w kolarstwie obraz helikoptera i w naszym przypadku trudno jest rozróżnić koszulki, a w domu to doskonale widać. Nieraz też tak bywa, że jak czegoś nie komentuję, komentują koledzy, ja siedzę w domu i no, mam akurat taki z bajerami, czyli tam HD, to jednak doskonale widzę, czy ten numer startowy, czy łatwiej mi rozpoznać zawodnika, bo on jest po prostu wyraźny, a jeśli koledzy tego nie robią, no to ja akurat wiem, dlaczego się tak dzieje. To jest jakiś kłopot wynikający głównie z jakichś finansowych historii, z faktu, że sygnał Eurosportu jest w którymś tam momencie, nie wchodząc w jakieś tam niuanse techniczne, wysyłany do bardzo wielu krajów i stąd to powoduje, że musimy komentować do takiego gorszego obrazu. Chcieliśmy również Pana zapytać o takie jakby no najciekawsze komentarze, takie różne ciekawostki związane z komentowaniem takich sportów jak właśnie biathlon czy też kolarstwo. No to staram się cały czas mówić o ciekawostkach. Nie, no dobrze. Jak Wam mam tutaj zdradzać pewne rzeczy, to na pewno pewnego rodzaju niedogodnością pracy w Eurosporcie jest fakt, że to jest taka firma globalna, mająca bodajże 50 wersji językowych, czyli jednocześnie prawie we wszystkich wypadkach ten sam obraz, ta sama transmisja jest komentowana w wielu krajach. W związku z tym
tnąc koszty rzecz jasna, powoduje to, proszę nie denerwować, spokojnie, że mało jeździmy na zawody po prostu, że priorytet mają stacje francuskojęzyczne, angielskojęzyczne i niemieckojęzyczne i oni dość często jeżdżą na zawody sportowe, te, które są transmitowane i robią to z miejsca. Natomiast no, 98% naszych relacji jest przeprowadzanych ze studia. I to na pewno powoduje takie zupełnie inne odczucie pewnej atmosfery, która toczy się wokół wydarzenia sportowego. Podam to najlepiej na przykładzie, czyli załóżmy gdzieś no, odbywa się wyścig i tam jest straszny upał. I będąc na miejscu, to człowiek czuje ten upał, czyli może do tego nawiązać. A na przykład w Warszawie pada deszcz i nasz nastrój jest zupełnie inny niż tam, gdzie przebywają zawodnicy, o których musimy mówić. No poza tym sam fakt kontaktu z zawodnikami jest w ten sposób ograniczony, no bo będąc na zawodach, no to tam gdzieś przed startem można z nimi chwilkę porozmawiać, coś zapytać o samopoczucie, czy tak jak w przypadku na przykład wyścigów kolarskich, popatrzeć na niektóre drobiazgi związane ze strojem, żeby można było ich łatwiej rozróżnić, chociaż teraz we współczesnym sporcie jednak takie mundurkowanie zawodników, którzy są od stóp do głów ubrani tak samo, jest rzadkie, że czymś się różnią, ale na przykład bywa tak, że mają inne okulary, ale to na starcie wtedy można zapamiętać, zobaczyć i wiedzieć, że nie wiem, że Michał Kwiatkowski ma żółte okulary, a już podczas relacji, no to jest rzecz jasna trudno i nieraz przez pierwszą część staramy się gdzieś tam wypatrzeć tych kolarzy, których no jak gdyby musimy na nich uważać później, żeby zorientować się właśnie po czym ich odróżnić od innych zawodników. Ja myślę, że niedługo już muszą międzynarodowe władze kolarskie wprowadzić jakieś rozróżnienie, bo często te numery są niewidoczne, więc to jest też na pewno trudność. A ciekawostka tu jest taka, że w większości telewidzów wydaje się, ale to jest fajne, bo widocznie tak z Krzysztofem, czy z Adamem Proboszem, czy innymi komentatorami tak komentujemy, że im się wydaje, że my jesteśmy na miejscu. Taką historię pamiętam, że kiedyś podczas trwania Tour de France gdzieś poszedłem na jakiś wyścig, który chyba się gdzieś w okolicach Warszawy odbywał, tak żeby sobie popatrzeć, polski, normalny. A jak mnie speaker zobaczył, mówię, o, Tomasz Jareński specjalnie przyleciał na ten wyścig z Tour de France. No, co oczywiście prawdą nie było, bo raptem ze studia, czy tuż przed relacją. No nie, tak z głowy nie mam takich ciekawostek. Nie będzie teraz problemu z wykonaniem koszulki. No tak. To oczywiście te koszulki ułatwiają, bo Michał Kwiatkowski będzie jeździł w tęczowej koszulce, chyba że będzie liderem jakiegoś wyścigu, to wtedy priorytet jest tej koszulki lidera, no wszystko po to, żeby zaprezentować sponsora. Dziękujemy i teraz poprosilibyśmy o pytania od publiczności naszego gościa. Państwo mają wszystko przygotowane, dobrze. Jest pytanie, będzie odpowiedź. Czy będzie pan w tym roku wyjeżdżał na któreś zawody biatlonowe, na przykład do Anterselby, żeby komentować z miejsca? Jeszcze nie ma tego typu planów. No w takiej dużej firmie to o tym wszystkim decydującym słowem jest budżet. Czyli tak myślimy, tak jak w rządzie, prawda? Ciągle budżet. Więc jeszcze nie ma takich decyzji, ale myślę, że raczej będziemy starali się pojechać na Mistrzostwa Świata, które są w Kontiolahti, czyli w Finlandii, czyli dość blisko, więc tutaj koszty nie będą aż duże. Co ciekawe, te główne koszty polegają na łączach, czyli to nie są koszty, że tak powiem, osobowe, hotel, tam podróż i tak dalej, tylko te koszty często dotyczą samego przekazywania dźwięku i zainstalowania, w żargonie to się mówi budy, czyli te
tego stanowiska komentatorskiego, to kosztuje bardzo dużo i na tym no, Eurosport siłą rzeczy stara się oszczędzać, a poza tym no, dotychczas główną rolę w Eurosporcie grali Francuzi. Francuzi uważają, że tylko oni są najważniejsi, jeszcze tam ewentualnie, tak jak w innych, nie tylko w sporcie i w naszej pracy, że Polska to jest jakimś trzecim światem, więc po co oni mają jeździć, jak tam białe niedźwiedzie biegają i tam wiesz, kolarzy w ogóle nie ma. A teraz się sytuacja zmieniła, bowiem 51% udziału w globalnym Eurosporcie to była amerykańska stacja Discovery. I Discovery Polska jest w tych strukturach całego Discovery bardzo silna. Polska, Discovery Polska zarządza całą Europą centralno-wschodnią, Azją i chyba Afryką. Więc tutaj to kierownictwo polskie ma dużo więcej do powiedzenia w tych strukturach niż wtedy, kiedy byliśmy pod tymi zarządami Francuzów, więc miejmy nadzieję, że będą zupełnie inaczej patrzeć na nasze potrzeby. Ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Tu kolega, proszę. Nie zauważyłem. Ja chciałem się zapytać, czy był jakiś konkretny moment w życiu, który zdecydował, że to akurat kolarstwo pan komentuje? No i to zawsze jak w życiu, czasami decyduje przypadek. To wyniknęło z faktu, że po takich dwuletnich studiach pomagisterskich na Uniwersytecie Warszawskim trafiłem na etat stażowy, bo to wtedy takie istniały. No teraz chyba też, ale chyba się różnił tym, że płacili. A teraz często na stażowych nie płacą. Do przeglądu sportowego, no, idąc z takim bagażem ogólnym zainteresowania sportu. No, interesowałem się i lekko atletyką, i piłką nożną, jak większość młodych ludzi, i między innymi także kolarstwem, ale to nie był jakiś priorytet. A później bywa tak, no, że która dyscyplina jest niejako wolna, no, to się takiemu młodemu człowiekowi ją przydziela. Wtedy kolarstwem w przeglądzie sportowym zajmował się Lech Cergowski, to taki mój profesor, jeśli chodzi o sztukę dziennikarską. On był wtedy zastępcą naczelnego całej gazety, więc siłą rzeczy nie miał czasu jeździć na mniejsze, nazwijmy to lokalne wyścigi, w związku z tym potrzebował pomocnika, no i wytypowano mnie. Po jakimś tam czasie okazało się, że się sprawdziłem, no więc się już dalej zajmowałem, także po jego śmierci i tak już wchłonąłem tą całą dyscyplinę, bo jednocześnie jestem komentatorem, ale także w pewien sposób kibicem i bardzo w tej sytuacji dobrze życzę polskim i także zagranicznym kolarzom. Więc to często o takiej decyzji decyduje przypadek, bo generalnie jeśli już później w przeglądzie sportowym także przyjmowałem czy testowałem młodych ludzi, którzy przychodzili i chcieli pracować, no to większość z nich interesowała się przede wszystkim piłką nożną i na pytania, co chciałbyś robić, no to na ogół padało, no chciałbym przeprowadzić wywiad wtedy powiedzmy z Bońkiem, a teraz można powiedzieć z Lewandowskim. Czyli to trzeba spokojnie gdzieś od dołu zaczynać i później obserwować i patrzeć, czy ta praca pasuje danej osobie i czy kierownictwo jest zadowolone też ze sposobu, możliwości, umiejętności, talentu i tak dalej, i tak dalej. Tak jak również można przeczytać na profilu facebookowym Kolarstwo w Eurosporcie, wielu widzów ogląda te relacje również ze względu na pana komentarze, pana Wójcikowskiego. Co pan o tym sądzi? No to jest olbrzymia satysfakcja. Ja wam powiem, że największą satysfakcję mamy, kiedy ktoś mówi, no ja to się interesuję kolarstwem, wie pan, to jest jedyna dyscyplina, którą oglądam razem z moją żoną, bo mojej żonie się podoba, jak wy tam gadacie, a ona generalnie sportu nie lubi. I to jest coś fajnego, bo no, nie trudno jest trafić do kibica danej dyscypliny, no bo jakby z definicji to ogląda, tym się interesuje. Trudno jest trafić do ludzi,
ich zachęcić zupełnie czymś innym, czyli nie tak jak tutaj w końcówce, no, jakimiś tam wrzaskami, tylko jakimiś czy tymi emocjami, może tak nie powinienem mówić wrzaski o swojej pracy, ale także czymś więcej. Kolarstwo jest akurat takim no, pięknym sportem, gdzie ta wartość dodana może występować. Obydwaj z Krzysztofem interesujemy się ogólnie pojętą geografią czy historią, więc staraliśmy się, korzystając z naszej już tam nabytej wiedzy, a także przygotowując się do relacji, żeby podawać coś więcej, zwłaszcza to, co widać i o tym to, co widać, czyli jeżeli realizatorzy pokazują jakieś ładne okolice, jakiś zamek, jakieś ładne miasto z jakimiś tradycjami historycznymi, to żeby o tym coś opowiedzieć. I właśnie bardzo dużo osób, oglądając kolarstwo, tych nieinteresujących się tak do cna, do spodu sportem, taki sposób komentowania bardzo się podoba. Ja chciałem się zapytać, jakie są szanse, że młody dziennikarz zostanie no, swoją pracą, tak jakby iść zaangażowaniem, wypracuje sobie miejsce w jakiejś właśnie takiej znanej stacji telewizyjnej? Czy to wszystko jest po prostu już tak ustawione, że tak się wyrażę, przez znajomość i no, do mnie bardzo prośbę. Nie, no to tak nie jest ze znajomości. No. Rzeczywiście pojawiają się takie książki, prawda? Olejnik i tak dalej, że to wszystko SB za tym stoi. Nie, to nieprawda. Jak to tytuł był? Resortowe dzieci. O, tak ktoś opisał, że to wszystko po znajomościach. Najlepszym przykładem jest Damiano. Ja nie trafiłem po znajomościach. No. To było jakby naturalne. Interesowałem się sportem. Mój świętej pamięci tata, który tutaj bywał w tej auli, jakoś mnie do tego popchnął, bo ja skończyłem turystykę i rekreację, więc założeniem to jeszcze było w czasach Gierkowskich. To był wtedy taki pomysł na zajmowanie się wolnym czasem pracowników w dużych zakładach pracy. Czyli organizowanie czasu wolnego, jakiejś turystyki, rekreacji, po to byłem kształcony. No ale jak skończyłem tę uczelnię gdzieś na przełomie lat 70., w 81 roku, no to się akurat wielkie zakłady pracy zawaliły i rzecz jasna tego typu etatów i możliwości nie było. Większość z moich kolegów albo wyjechała wtedy i została za granicą, albo uczyli WF-u po prostu, a WF no, dawał takie możliwości. Natomiast tata popchnął mnie na te dwuletnie pomagisterskie dzienne studia dziennikarskie i później trafiłem do przeglądu sportowego, no bo takie miałem zainteresowania na ten etat stażowy. No i później kariera taka jakby bardzo naturalna, czyli najpierw byłem redaktorem depeszowym, później gdzieś tam awans w strukturach przeglądu sportowego, a później trafiłem do Eurosportu na zasadzie fachowości. Czyli szef wtedy Eurosportu, kiedy powstawały, potrzebny był polski komentarz, nie chciał mieć w stacji, bo nas nie widać, więc nie potrzebował pięknych młodzieńców czy pięknych pań z pięknymi włosami i głosami, tylko żeby móc gadać przez 2, 3, 4, 5 godzin, no, potrzebowali fachowców, którzy mają jakąś wiedzę. Stąd bardzo dużo osób właśnie z przeglądu sportowego, no, który wiadomo, z tym się zajmował, trafiło. Jak często o tym wszystkim decyduje przypadek, jeśli miałbym coś radzić, bo jak rozumiem, marzysz o takiej karierze, no to na pewno trzeba się dużo uczyć i to nie mówię z tej racji, że jesteśmy w szkole. Jeśli chodzi o samą telewizyjną, umiejętności telewizyjne, to trzeba bardzo dużo czytać. Teraz młodzież, i to nie będę zgadywał, no, mam troszkę dzieci starsze od was, ale prawie nie czyta książek. Internet, czyli oglądanie, siedzenie w komputerze, nie jestem, broń Boże, wrogiem, daje dużo łatwiejszą możliwość dotarcia do wszelkiego rodzaju wiadomości. Natomiast czytanie książek jest niezwykle istotne, bo ten język komputerowy, język internetowy jest naprawdę ubogi. Brakuje wtedy słów
brakuje rozmaitych porównań, które można, można wyciągnąć z książek. I broń Boże, nie jest to taka żadna moralizatorska nauka dla was, ale generalnie, żeby nabyć coś takiego jak potoczystość mowy, trzeba czytać dużo książek, a jeżeli się chce jeszcze realizować karierę na przykład telewizyjną czy radiową, dobrze jest czytać na głos i nawet nagrywać siebie, bo wtedy po nagraniu jakiegoś tak fragmentu dobrze widać, gdzie się popełnia błędy i co ewentualnie razi. W tych czasach nie jest już tak, jak to było dawniej, że niezbędny jest super głos, bo kiedyś w radiu było coś takiego jak karta mikrofonowa. Jeżeli ktoś miał jakąś wadę wymowy, zeplenił, czy tam nie wymawiał R, to było od razu dyskwalifikowane, albo trzeba było gdzieś tam do logopedy chodzić i ten głos kształtować. Teraz już takich wymagań nie ma, ten poziom wymagań się dużo zmniejszył. A generalnie no to trzeba chcieć i trzeba sobie taki cel założyć i próbować. Czyli gdzieś na razie od podstaw, nie wiem, czy tu jest gazetka szkolna, jakiś radiowęzeł i w ten sposób nabywa się doświadczenie, później pójść na studia i też próbować. Nie ma teraz tak, że gdzieś się tak trafi od razu. Oczywiście